Radio Wnet, www.wnet.fm. To był zespół Coldplay. W studio dr Paweł Zyzak. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ale zanim rozpoczniemy rozmowę o Stanach Zjednoczonych, krótkie podsumowanie dzisiejszego poranka. Około 8 tysięcy kilometrów w czasie tego poranka żeśmy zrobili. 8 tysięcy kilometrów. Dużo czy mało, panie doktorze? A sporo, pan zależy skąd dokąd. 8 tysięcy kilometrów. Nieważne skąd dokąd. 8 tysięcy kilometrów. Bardzo dużo. Myślałem, że powie pan zależy, że zacznie pan od zdania zależy. Nie, 8 tysięcy kilometrów w Waszyngtonie nie byliśmy. Co dzieje się w Białym Domu? Biały Dom pełną parą przygotowuje się do kolejnego szczytu Donalda Trumpa, tym razem z rosyjskim dyktatorem, czyli Władimirem Putinem. Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych mamy jeszcze godziny wczesnoporanne, nadranne i jeszcze nie wiemy, gdzie ten szczyt się odbędzie, prawda? Mówi się o Helsinkach, mówi się o Wiedniu. Przy okazji szczytu nakładana jest podobna klisza, jaka miała miejsce w wypadku organizacji szczytu z Kim Jong-unem, czyli do Moskwy pojechał wysłannik Donalda Trumpa, tym razem był to John Bolton, czyli nowy doradca do spraw bezpieczeństwa. Wcześniej to był Mike Pompeo. No to jest jedna z tych nowych osób w administracji, która zawdzięcza swoje miejsce w tej administracji wyłącznie Donaldowi Trumpowi. A jest to o tyle ważne, że John Bolton do tej pory uchodził za jastrzębia wśród jastrzębi, prawda? Jeżeli chodzi o politykę względem Rosji i Korei Północnej, a przykładowo Condoleezza Rice była zwolennikiem tego, żeby sankcje nakładane na Rosję ograniczały się do Putina i jego najbliższego kręgu, tak żeby izolować Putina. John Bolton był zwolennikiem sankcji ekonomicznych nakładanych na państwo i dotykające obywateli, prawda? I teraz John Bolton jedzie do Moskwy, był w Moskwie, miast spotkać się z Siergiejem Ławrowem, spotkał się z samym Władimirem Putinem. Warto było obserwować rosyjskie media, prawda? Russia Today i RIA Nowosti, przykładowo, które ogłosiły triumf, prawda, z okazji tej wizyty, upawając się wcześniejszymi wypowiedziami Boltona, pokazując, że Stany Zjednoczone, sugerując, że Stany Zjednoczone tutaj wyciągają rękę do Rosji, prawda, i chcą się z nią pogodzić, a winnym popsucia relacji amerykańsko-rosyjskich jest strona amerykańska, prawda. No oczywiście nie ma tam słowa o tym, że tak naprawdę te relacje popsuły się wtedy, kiedy Rosja najechała Ukrainę. Jeszcze bardziej popsuły się po tym, jak Rosja ingerowała w proces wyborczy w 2016 roku. A media amerykańskie coś o tym mówią? Media amerykańskie lewicowe mają niezły orzek do zgryzienia, bo media amerykańskie lewicowe zwykle są zwolennikiem porozumień, rozmów, konsensusu i tak dalej, i tak dalej. Wszystkiego, co tak naprawdę zapewnia Donald Trump, prawda? Natomiast z drugiej strony z zaniepokojeniem obserwują bardzo bliskie relacje Donalda Trumpa z ludźmi rosyjskojęzycznymi i dostrzegają, że równocześnie toczy się śledztwo rosyjskie, które się nie zakończyło, ma się zakończyć jesienią, które pokazuje bliskie związki rodziny Putina, otoczenia, przepraszam, rodziny Trumpa i rodziny i otoczenia Trumpa z rosyjskimi elitami, prawda? To tak zwane collusion, które miało doprowadzić do tego, że Hillary Clinton przegrała wybory, prawda? No więc jeżeli chodzi o prawicowe media, one z dystansem podchodzą do tego zbliżenia. Między innymi dlatego, że szczyt Północna Korea - Stany Zjednoczone nie przyniósł żadnych owoców, a najlepszym tego dowodem jest to, że Trump przedłużył początkiem tygodnia sankcje nałożone na Koreę Północną. Są to sankcje, które pośrednio dotykają także państw, które chciałyby handlować z Koreą Północną, prawda? Czyli w tym wypadku Chiny i Rosję. No więc znowu mamy do czynienia z organizacją szczytu
od drugiej strony, czyli szczytu postawionego na głowie. Najpierw spotyka się przywódca, a później ewentualnie ma się rozpocząć proces negocjacyjny. Znowu nie ma agendy, znowu Donald Trump liczy na to, że swoim urokiem, prawda, swoimi umiejętnościami negocjacyjnymi będzie w stanie do czegoś Putina przekonać. Wciąż nie wiemy. Ale wiemy, do czego chciałby przekonać prezydenta Rosji? Wiemy na pewno, na czym zależy Władimirowi Putinowi. Na zgodzie i pokoju. Na wyjściu z izolacji, podobnie jak Kim Jong-unowi, prawda? Rosja jest obłożona sankcjami gospodarczymi ze strony Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Znajduje się w tej chwili z izolacji. I Rosja potrzebuje wyjść z tej izolacji. Natomiast są pewne warunki, które Stany Zjednoczone i państwa Unii Europejskiej, państwa NATO postawiły, żeby Rosja mogła wyjść z tej izolacji. To jest po prostu wycofanie swoich wojsk z Ukrainy i rozpoczęcie negocjacji z rządem ukraińskim, które będą po prostu honorowane. Podobnież wycofanie z sił z Syrii. No, drodzy państwo, pamiętajmy, że Rosja była oskarżana przez państwa zachodnie o to, że przyczyniła się, czy stała wręcz nawet za tym słynnym atakiem chemicznym w Syrii, prawda? I po tymże ataku chemicznym Stany Zjednoczone zbombardowały jakieś tam ośrodki, jakąś tam infrastrukturę w Syrii, no i nosiły się z zamiarem nałożenia kolejnych sankcji na Rosję, prawda? Nikki Haley ogłosiła, że za chwilę Steve Mnuchin, czyli sekretarz skarbu, ogłosi kolejne sankcje. Do tego nie doszło. Zablokował to Donald Trump, który już wtedy obiecywał sobie, że dojdzie do szczytu z Władimirem Putinem, prawda? No są pewne zarzuty, jest szereg zarzutów, jest lista zarzutów względem Putina, z której to listy tak naprawdę nie spadł żaden punkt, który by dawał pretekst do tego, żeby spotkali się aż przywódcy państw. Ale może to dobrze, że do takiego spotkania dochodzi, bo wtedy jeden prezydent rozmawia z drugim prezydentem, a potem może być agenda i dalsze spotkania. Przecież nie trzeba procedować tak, jak pan mówi, że najpierw się spotykają urzędnicy, negocjują. Można w jedną albo w drugą stronę. Zależy, obie mogą być skuteczne. Wie pan co, Amerykanie mogą sobie robić co chcą, prezydent Stanów Zjednoczonych może sobie robić co chce. Mnie interesuje pewien proces, który ma miejsce, prawda? Jako analityk, no nazwę się tak górnolotnie, analityk tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, obserwuję pewne anomalie. Mianowicie John Bolton, który tytularnie jest doradcą prezydenta do spraw bezpieczeństwa, nie zachowuje się jak doradca, tylko zostaje wysłany przez Trumpa, żeby przygotował mu spotkanie, bo Trump chce. Prezydent powinien przygotowywać się do szczytu, powinien wiedzieć, o czym ma rozmawiać z przywódcą. No poprzednio Trump powiedział, że on nie potrzebuje się przygotowywać do spotkania z Kim Jong-unem. Najważniejsze jest attitude, czyli atmosfera, no, którą wytworzy podczas tego spotkania. No więc, tak jak my się przygotowujemy do naszych rozmów, tak Donald Trump powinien się przygotowywać do spotkania ze swoim partnerem w dyskusji, prawda? Bo inaczej powstają podejrzenia, że Donald Trump jedzie do człowieka, którego media amerykańskie, ale nie tylko media amerykańskie, bo swego czasu robiły to także media prawicowe, zanim Trump wygrał wybory, oskarżały o nazbyt bliskie relacje z Rosją. Proszę pamiętać, że ten słynny raport Steela, prawda, tego agenta MI6, który został zakupiony najpierw przez konserwatywnego rywala Donalda Trumpa, a później został dalej finansowany przez sztab Hillary Clinton, stwierdził wręcz, że Donald Trump był przez lata hodowany przez Rosję po to, żeby zostać ważnym politykiem. Oczywiście Rosja nie mogła przewidywać, że uda mu się zwyciężyć w wyborach, natomiast doszło do tego, prawda? I wciąż Christopher Steele, autor tego słynnego dossier, cieszy się poważaniem amerykańskich służb, które zaczęły proces weryfikacji związków Donalda Trumpa i jego obozu z Rosjanami, właśnie ze względu na to, że Steele cieszy się dużą renomą. A gdyby pan miał położyć na szali tą, nie wiem jak nazwać, ale to coś, co ma negatywnego według pana prezydent Stanów Zjednoczonych i na przykład
komisarza europejskiego Timmermansa. To jest, nie nazywam tej cechy, ale która, hipokryzja, tak chciałem nazwać, żeby ułatwić. To gdzie byłoby więcej tej hipokryzji, pana zdaniem? U Timmermansa czy u Donalda Trumpa? Po stronie jednego i drugiego pana oczywiście, bo hipokryzja jest ponadpartyjna. Hipokryzja jest ponad podziałami politycznymi, dotyczy zarówno lewej, jak i prawej strony. No, państwo, w 2009 roku Barack Obama rozpoczął de facto politykę izolacjonizmu polegającą na walce z dziedzictwem kolonialnym Stanów Zjednoczonych, prawda? To jest człowiek z lewej strony. I mamy drugą skrajność, Donalda Trumpa, także izolacjonistę, który rozbija sojusze amerykańskie, prawda? Naftę, NATO, Trans-Pacific Partnership i tak dalej, i tak dalej. Robi to intuicyjnie, do czego nie potrzebuje strategii, bo burzenie, rozwalanie jest oczywiście prostsze, prawda? I nie wymaga tutaj większej strategii. To, co Donald Trump próbuje obecnie robić, znajduje się na kilku płaszczyznach. Jego motoryką działania kierują różnego rodzaju czynniki, prawda? Są to interesy osobiste, są to interesy jego elektoratu, jest to jego wizja świata, którą jakąś ma, prawda? I o tej ostatniej państwu kilkakrotnie mówiłem, no to jest człowiek, który się wywodzi z nurtu izolacjonistycznego w Stanach Zjednoczonych, nurtu, który jest zagnieżdżony zarówno w partii republikańskiej, jak i w partii demokratycznej. On od czasu do czasu w różnych fazach dziejów dochodzi do głosu. Ale ta geopolityka, którą dekomponuje prezydent Trump, też miała swoich beneficjentów. Po prostu była to geopolityka w interesie odpowiednich ośrodków, czy korporacji, czy gry interesów, i to, że ktoś ją rozbija, no to rozbija, bo to nie jest zgodne z jego myśleniem. Nie chce, żeby te interesy zostały na świecie zrobione. Przecież to było budowanie takiego systemu, w którym, bym powiedział, coraz więcej do powiedzenia mają wielkie korporacje, a coraz mniej do powiedzenia mają politycy. Więc jak ktoś został politykiem, to chce rozbić ten interes, żeby władza na świecie wróciła do polityków i trochę odeszła od tego wielkiego kapitału. To w tym nie ma nic złego. A nawet więcej, jest więcej dobrego. Rzeczywiście, Donald Trump w czasie kampanii wyborczej podnosił, że będzie walczył z dużymi interesami, z korporacjami, będzie stawiał na klasę średnią. Natomiast w praktyce no, wygląda to zupełnie inaczej. No, te cięcia podatkowe, które zaproponował, przede wszystkim odciążyły wielkie korporacje, wielkie firmy. I on do tej pory nie naraził się wielkim interesom. Na razie naraża się elitom amerykańskim, które rzeczywiście mają swój świat, prawda? Żyją w swoim świecie, w swojej bańce. Są także salony prawicowe, tak jak w Polsce mamy salon lewicowy, prawda, i ma kopiujący go salon prawicowy, prawda, tak w Stanach Zjednoczonych elity amerykańskie zamknięte są w pewnej bubble i przyszedł człowiek troszeczkę spoza tej bubble, ale nie zupełnie spoza tej bubble, bo przecież był lobbystą, wspierał kampanię Hillary Clinton, wspierał partię republikańską, kiedy w niej był, prawda, był w niej kilkakrotnie, tak samo był kilkakrotnie w partii demokratycznej i ten człowiek wygrywa wybory dzięki pewnym hasłom, tak? I on jest świadom tego, że żeby utrzymać się na stanowisku, żeby wygrać kolejne wybory, to musi wciąż być wiarygodny dla tego elektoratu, który go wybrał, i on to czyni, prawda? On też wie, że jeżeli przestanie być prezydentem, to straci chociażby takie narzędzie, jakim jest prawo ułaskawiania, które jest mu teraz bardzo potrzebne. Bo jak panu mówiłem, najbliżsi współpracownicy Donalda Trumpa, tacy jak Michael Cohen, który był jego fixer, czyli człowiek od zadań specjalnych, prawda? To on negocjował z Rosjanami na przykład deal dotyczący Trump Tower, nie? Oni dzisiaj zeznają. To w takim razie z tej wielkiej polityki też do dużej przejdźmy, mianowicie czy ślady informacji na temat tej deklaracji premiera Mateusza Morawieckiego i Benjamina Netanyahu znajdują się w mediach za oceanem? Oczywiście. O tym, że doszło do najpierw zmiany w zapisach ustawy dotyczącej Instytutu Pamięci Narodowej, dowiedziałem się nie z polskich mediów, ale z amerykańskiego Washington Post wczoraj rano. Także ta informacja bardzo szybko się rozlała. Rozlała się także informacja o tym, że doszło tutaj do porozumienia między Netanyahu a Morawieckim. No i muszę powiedzieć szczerze, że byłem mile tym zaskoczony, bo Mateusz Morawiecki u Netanyahu załatwił więcej niż Donald Trump u Kim Jong-una. Bo?
No bo otrzymał jednak ze strony izraelskiej zapewnienie, formalne zapewnienie wyrażone przez samego premiera, że pomoże polskiemu rządowi zwalczać kłamstwa w rodzaju terminu polskie obozy koncentracyjne. I pozwolił polskiemu rządowi, mimo że Izrael był w tym konflikcie stroną silniejszą, no, używam ostatnio takiego pojęcia, ale bardzo znanego państwu, ogon merda psem, prawda? Izrael, który wykorzystał swoje olbrzymie wpływy w Stanach Zjednoczonych do tego po prostu, żeby pokazać Polsce, gdzie jest miejsce. I mimo to ten Izrael pozwolił Polsce wyjść z twarzą z tego sporu, no i pozwolił Polsce de facto na przygotowywanie się do zbliżającego się szczytu NATO, który będzie na pewno szczytem pełnym zwrotów akcji. Pojawi się na nim Donald Trump, który niedawno uderzył bardzo mocno swoich sojuszników, prawda, na G7, ale pojawi się na nim także Polska, która oczekuje, podobnie jak sojusznicy Stanów Zjednoczonych, że Donald Trump potwierdzi swoje poparcie dla punktu 5 statutu NATO, prawda, dotyczącego gwarancji obronnych dla państw sojuszu. Ale to są czasy, kiedy cieszymy się z tego, że coś oczywistego zostało potwierdzone w deklaracji dwóch premierów, że obozy koncentracyjne nie były polskie. Panie redaktorze, pozwolę sobie na małe wtrącenie. W polityce amerykańskiej często wracamy do tego, jak wygląda scena polityczna, system polityczny amerykański, prawda? Jest ten taki, powiedziałbym, stateczny rdzeń, którym jest sama administracja. To jest ta administracja, która nakłada sankcje, prawda? To są Ministerstwa Skarbu, a to jest Departament Stanu, który na przykład wyrzucał tych rosyjskich dyplomatów, prawda? Ale jest prezydent, który jest taką ruchomą częścią tej maszyny, który wyznacza priorytety dla administracji amerykańskiej. I no niestety Polski nie ma wśród tych priorytetów. Jesteśmy zdani na łaskę tego statecznego rdzenia, który niekoniecznie nam jest przyjazny. Jeżeli w naszych sprawach głos decydujący ma Departament Stanu, to niestety jesteśmy skazani na łaskę raczej lewicowych urzędników, bo z takich głównie składa się Departament Stanu, którzy nie lubią nas za różne rzeczy. W sensie naszego rządu, rządzącej partii politycznej, oczywiście prawicowej i konserwatywnej. Ale to kiedyś się zmieni. Daj Boże. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. W przyszły czwartek już telefonicznie, bo będziemy w trasie, będziemy wędrować po Polsce, ale doktora Pawła Zyzaka państwo na pewno usłyszą, a w następnym Kurierze Wnet opublikujemy artykuł pod tytułem Genotyp Zyzaka. Cieszy się pan? Tak, no będę miał okazję się rozliczyć, prawda, no i zademonstrować to, do czego nawołuję, czyli pełną transparentność. Dziś, proszę państwa, ale po co ta pełna transparentność genetyczna? To będzie też element manipulowania w przyszłości człowiekiem. Nie, no, z daleka od tego. Nie, warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest coś takiego jak czysty Polak, prawda? Posłużę tutaj jako przykład badawczy, laboratoryjny. Dziś, proszę państwa, przelecieliśmy radiowo 99629 kilometrów. Jest godzina 10. 3 godziny trwał ten lot żółtej łodzi podwodnej. Karol Smyk był realizatorem dzisiejszego poranka. Antoni Opaliński był jego wydawcą. Krzysztof Skowroński, zapraszam państwa na jarmark, zapraszam państwa na jutrzejszy Poranek Wnet. Jarmark oczywiście w sobotę. Przypominam, że już jest ogłoszenie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji radiowej w Krakowie i w Warszawie, że w sobotę będzie premiera lipcowego Kuriera Wnet i że Radia Wnet warto słuchać od rana do wieczora. Wszystkiego dobrego. Radio Wnet, www.wnet.fm